Szanowni Państwo, prezentujemy inwestycje zrealizowane w ostatnich 2 latach. Rewalizacja parku dworskiego przy Urzędzie Gminy Bobrowie, koszt około 1 000 000 zł. Budowa nowej świetlicy łącznie z wyposażeniem to jest około 1 700 000 zł. To, co teraz widzimy, to jest marzenie wszystkich mieszkańców, ale także i pracowników, i Rady Gminy. I oczywiście ja bardzo cieszę się, że mogłem tą inwestycję zrealizować. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku rozbudowaną szkołę w Osieku. Piękna szkoła, marzenie wszystkich mieszkańców Osieka. Koszt całkowity ponad 3 miliony złotych. Współfinansowanie ze środków zewnętrznych ministerstwa. Thank you.
budynek szkoły spełnił marzenia naszych dzieci, nauczycieli, pracowników. Mamy w pełni wyposażone pomieszczenia, sale lekcyjne. Uczniowie korzystają nie tylko na lekcjach obowiązkowych, ale również na zajęciach pozalekcyjnych. Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w szkole podstawowej w miejscowości Łążyn II. Poniesione koszty w 2018 roku to ponad 920 tysięcy złotych. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków unijnych. Wykonano następujące prace: wymiana okien piwnicznych, krat okiennych, ocieplenie ścian budynku, cokołu budynku. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice. Poniesione koszty to 455 tysięcy złotych. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków unijnych. W ramach inwestycji wykonano pracę: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu i ścian wewnętrznych budynku, wymiana źródła i opraw oświetleniowych. Dokonano modernizacji ciepłej wody oraz systemu grzewczego z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno. Poniesione koszty w 2018 roku to ponad 220 tysięcy złotych. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków unijnych. W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze terenu pod inwestycje, podbudowę pod boisko wielofunkcyjne, utwardzenie z kostki betonowej. Wybudowano siłownię na powietrzne na terenie gminy. Poniesione koszty w 2018 roku to ponad 107 tysięcy złotych. Siłownie zostały zainstalowane w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn II, Osiek nad Wisłą. Pompownia ciśnieniowa nowego kolektora kanalizacyjnego łączącego oczyszczalnię toruńską. Wydatki na inwestycje wodno-kanalizacyjne w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie ponad 4 miliony złotych na następujące zadania: budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka, Głogowo i Szembekowo, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sąsieczno, rozbudowa wodociągu Brzozówka, Głogowo oraz pompowni wody, rozbudowa wodociągu w miejscowości Szembekowo, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno. Inwestycje drogowe realizowane umową podpisaną w 2017 roku. Planowany czas realizacji podpisanej umowy do końca maja 2019 roku. Wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn II, Obrowo i Zębowo. Poniesione koszty w 2018 roku to 1,5 miliona złotych oraz wykonano podbudowy dróg gminnych. Poniesione koszty w 2018 roku to ponad 1 700 000 złotych.
bardzo dziękuję poprzedniej Radzie Gminy, która przyjęła projekt realizacji szereg inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej, ale także sporo kilometrów dróg, obiektów oświatowych, także bardzo dziękuję. Celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców było wybudowanie drogi rowerowej Osiek nad Wisłą, Sąsieczno, Zimny Zdrój, Czernikowo, Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Koszty poniesione w 2018 roku to ponad 138 tysięcy. Honorowano tytułem Złoty Hit 2018 za przykładną i wzorową współpracę samorządu gminnego z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez finansowanie zakupu sprzętu, modernizację oraz rozbudowę remiz strażackich. W 2018 rozpoczęła się budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo. Inwestycja planowana jest na lata 2018-2020.